Cześć kochani, w tej chwili, kiedy za paręnaście minut opuszczał Bydgoszcz Główną, po mojej lewej stronie stoi szynobus SA-106, raczej przynajmniej dla mnie mało interesujący, ale ciekawsze rzeczy są po mojej prawej stronie, które zaraz wam zaprezentuję. Pierwszą ciekawostką jest ST-144-1108. Praktycznie w oryginalnym stanie, ze zdjętymi napisami, ale bebechy, wszystko raczej jest w środku z tego co widzę. Zobaczcie sobie tego gagarka. Następnie stoi WM15P00. Piękna drezynka energetyki. No już się ukazało, widzę w ekranie. To pokażę, czym jeszcze Bydgoszcz nas żegna. A żegna nas MR4068 Arrivy. Cacuszkiem, którym no nie miałem się już okazji przejechać, gdyż przy zwiedzaniu no już brakło czasu. Ale pierwszy raz mam okazję podziwiać ją z bliska. Ustawię sobie kamerę, sorry. Po prostu tak mi wygodnie. Jestem obłożony bagażem. Mam w jednej ręce kawę, na drugim ramieniu plecak. Jest mi trochę niewygodnie. Stoi sobie grzecznie wygaszona Arriva. Ja czekam na pociąg do Poznania z Bydgoszczy. Przyjechać ma za jakieś parę minut. Już ma 55, ma odjazd, jest w tej chwili 8:48. Jest trochę zimno. Stoję praktycznie na ostatnim peronie. Pociąg TDK Okimiski do stacji Warszawa Wschodnia. Wiecie co? Cholera, niewygodnie mi się idzie z tym wszystkim. Postawię sobie plecak na ławce. Jestem trochę przeziębiony. Trochę się słabo przygotowałem na podróż. Ale luz. A jest to cóżko. Warto sobie popodziwiać. Jest po prostu piękne. A tu mamy pudełko do modernizacji, które zostało już chyba zabezpieczone antykorozyjnie. Mamy chyba podwózkę, jakie podwozi jakiegoś towara z wózkami. Właśnie wjeżdża mój skład. IC54 na Berlin, ale wysiadam w Poznaniu. Muszę się domkać do pierwszej klasy. Także pozdro i do zobaczyska. Hej, hej.